Dzień dobry. Ralf Rangnick oficjalnie menadżerem Manchesteru United tylko do końca sezonu, a później ma przejąć rolę konsultanta działaczy Czerwonych Diabłów, aczkolwiek znając tego trenera, nie można wykluczyć, że popracuje z Czerwonymi Diabłami zdecydowanie dłużej. Co oznacza zatrudnienie Ralfa Rangnika? Przede wszystkim sygnał jest prosty. Manchester United rozpoczyna przebudowę klubu. Manchester United może nawet rozpoczyna taką pracę od podstaw. Ralf Rangnik jest człowiekiem, który jeżeli już wkracza do klubu, to świadczy o tym, że ma budować jakiś projekt. I taki projekt w tym momencie ma być budowany właśnie w Manchesterze United. Olegunar Gunnar Solskier już chyba od dłuższego czasu zdawał sobie sprawę, że zostanie zwolniony i trudno było wskazać takiego idealnego szkoleniowca na rynku, który pasowałby do Manchesteru United. Oczywiście faworytem był Zinedine Zidane, który pozostaje bez pracy i po którym widać, że zamierza to nowe miejsce pracy wybierać w taki bardzo staranny sposób. Natomiast w kontekście Zinedina Zidana trudno byłoby mówić o takiej chęci od razu przebudowy klubu. Raczej gdyby działacze Manchesteru United postawili na Francuza, czułoby to o tym, że zależy im przede wszystkim na tym, żeby na Old Trafford trafił trener, który potrafi fenomenalnie dogadywać się z gwiazdami, który sprawiłby, że przede wszystkim cała ta ofensywa na przykład zyskałaby taki flow. Natomiast jeśli chodzi o wpływanie na przykład na politykę transferową, czy ogólnie budowę całego klubu, raczej tym Zinedine Zidan niekoniecznie by się zajmował. Wydaje mi się, że Zinedine'owi, Zidanowi przede wszystkim, dobrze to odmieniłem, zależy na treningu, na rozwijaniu piłkarzy i właśnie na takiej codziennej pracy. Natomiast Ralf Rangnick to jest takie spojrzenie w przyszłość. Oczywiście, prawdopodobnie. Po tym sezonie znowu wróci temat Mauricio Pochettino, bo to jest taki temat, który wokół Manchesteru United krąży od wielu, wielu, wielu lat. Sam Ser Alex Ferguson jest zwolennikiem tego argentyńskiego trenera, natomiast w tym momencie przychodzi Ralf Rangnik. Jak to może wpłynąć na Manchester United? Kim w ogóle jest Ralf Rangnik? Jak patrzy na futbol? Mam nadzieję, że dowiecie się właśnie czegoś na temat tego niemieckiego szkoleniowca, właśnie z tego materiału. Przede wszystkim wielkim zwolennikiem Ralfa Rangnika, jeśli chodzi o obóz Manchesteru United, jest dyrektor John Mertow, który poznał rangnika już zdecydowanie wcześniej, chociażby przy okazji swoich podróży do Niemiec, gdzie spotykał się między innymi właśnie w lipsku z rangnikiem, i gdzie rangnik działaczom Manchester United, między innymi właśnie temu dyrektorowi, tłumaczył, na czym polega cały projekt RB, jak wygląda infrastruktura i generalnie pokazał właśnie cały pomysł na budowanie tego klubu. Wtedy John Merton, nie wiem, czy zakochał się w Ralfie rangniku, natomiast przekonał się właśnie do pomysłu na futbol prezentowanego przez tego niemieckiego szkoleniowca. Aral Frangnik, choć pewnie jeszcze kilka miesięcy temu tego nie zakładał, kiedy zajmował się. Pracą w Lokomotywie Moskwa zawsze był zwolennikiem angielskiego futbolu i zawsze zależało mu na tym, żeby kiedyś trafić właśnie do Premier League. To jest człowiek, który zresztą przez czas jakiś studiował nawet w Anglii na Uniwersytecie w Sussex. Jako piłkarz nie zrobił wielkiej kariery i także między innymi przez to w Niemczech nie zawsze był traktowany serio. Niektórzy śmiali się, nabijali się z niego, że to jest taki profesor, który chce kogoś uczyć futbolu. Podczas gdy te jego pomysły dla niektórych wydawały się dziwne, wtedy, kiedy Ralf występował właśnie w niemieckiej telewizji jako ekspert i tłumaczył swoje spojrzenie na futbol. Jako piłkarz nie zrobił kariery, natomiast jako trener szkolił się już od bardzo młodego wieku. Podpatrywał m.in. Waleriego Łobanowskiego, legendarnego szkoleniowca Dynamo Kijów. Uczył się także o Sakiego oglądając mecze Wielkiego Milanu i wiele można było przeczytać m.in. o tym, że ten odtwarzacz wideo w pewnym momencie zupełnie siadł przede wszystkim od tej bardzo dużej liczby meczów, które pochłaniał właśnie Ralf Rangnick. Sporo takich anegdot można znaleźć właśnie z początków kariery Ralfa Rangnika i nie wiem, czy jest sens do tego w tym momencie wracać do tego, jak on inspirował się Sakkim. Myślę, że istotniejsze jest to, w jaki sposób Rangnik budował kolejne projekty. I mam na myśli przede wszystkim te projekty najświeższe, czyli Hoffenheim, a także RB Lipsk. Hoffenheim przeprowadził z trzeciej ligi do Bundesligi. On wtedy funkcjonował w niemieckiej piłce jako jedna z pierwszych osób, które wprowadzały wideoanalizę. To było nowum, jeśli chodzi o niemieckie kluby, no ale generalnie Ralf Rangnik zawsze kojarzył się z inną i i nowoczesnością. Także jeśli chodzi o RB Lipsk, ten klub przejął bardzo nisko w czwartej lidze w 2012 roku. Pracował tam do 2020 dwukrotnie jako trener. Natomiast ściągnął do i do Hoffenheim i do RB Lipsk naprawdę wielu znakomitych piłkarzy. Zawsze przyświecała mu właśnie taka dewiza, żeby ściągać zawodników bardzo młodych, żeby to byli tacy piłkarze, którzy kiedy trafiają do Hoffenheim albo do Lipska, żeby oni w tych klubach podpisywali albo swój pierwszy poważny kontrakt, albo drugi. Generalnie zawsze zależa, zależało mu na tym, żeby sprowadzać piłkarzy do 24 roku życia, czyli nie zawodników najedzonych, którzy mieliby tam przejść właśnie na moment, tylko takich, którzy chcieliby pociągnąć te kluby właśnie zdecydowanie wyżej i takich zawodników było naprawdę wielu, bo to Carlos Eduardo, Demba Ba, Luis Gustavo, Vedat czy Roberto Firmino, jeżeli chodzi właśnie o Hoffenheim, a jeżeli chodzi o Lipski i ten schyłek pracy Ralfa Rangnika, to odpowiadał on za rozwój generalnie całej tej siatki oczywiście RB, czyli między innymi kluby w Stanach Zjednoczonych a także w Brazylii. Od 2011 roku to jest pewien paradoks i pewna ciekawostka w kontekście Ralfa Ranglika. Od 2011 roku Ralf Rangnik dwukrotnie tylko pracował jako trener. Generalnie był działaczem, generalnie był dyrektorem, koordynatorem, człowiekiem, który odpowiadał za budowanie klubów, a niekoniecznie za trenowanie czy przygotowywanie takie na co dzień piłkarzy. Natomiast nikt nie zarzuci w tym momencie Ranglikowi, że gdzieś ten jego software, to jego oprogramowanie trenerskie po drodze się zdezaktualizowało. Wręcz przeciwnie. Przeciwnie, on raczej kojarzy się właśnie z tymi nowymi trendami i raczej kojarzy się z tym, że sam jest trendseterem, mimo że podkreślę, od 2011 roku wcale nie pracował regularnie jako trener. Jakiś czas temu Ralf Rangnick zwrócił uwagę na pewne ciekawe zjawisko w niemieckim futbolu, na taką nostalgię, na taką tęsknotę za szalonymi postaciami właśnie w niemieckiej piłce, która skręciła w takim kierunku bardziej naukowym. Po drodze oczywiście pojawiało się wiele osób, które krytykowało ten trend, m.in. Mehmet Scholl, takie postaci, które zwracały uwagę na to, że ta piłka stała się troszkę taka za bardzo zmechanizowana, że za bardzo zwraca się uwagę chociażby na zmianę systemu podczas meczu, a za mało na samo szkolenie piłkarzy, o szkoleniu tutaj jeszcze powiem. Natomiast rzeczywiście e, tak się stało w niemieckiej piłce, że coraz mniej jest tam e, Stefanów Effenbergów, a coraz więcej właśnie takich profesorów w stylu Ralfa Rangnika. I w tym momencie to jest chyba w ogóle najbardziej inspirująca postać w niemieckiej piłce, przynajmniej jeśli chodzi o tych jego uczniów. Bo dzisiaj patrząc na to, jak funkcjonują kluby Bundesligi, czy to pierwszej, czy drugiej, znajdziemy mnóstwo przykładów, czy to trenerów, czy asystentów, trenerów, ludzi, którzy w CV mają RB. A jeżeli ktoś w CV ma RB, to jest wielce prawdopodobne, że inspirował się właśnie Ralfem Rangnickiem i że uczył się od niego albo bezpośrednio, albo pośrednio. Tymi bezpośrednimi uczniami Ralfa Rangnika oczywiście są Tomasz Tuchel, który dostał od niego pracę w drużynie juniorskiej Stuttgartu, ale także wiele innych postaci, jak Julian Nagelsmann w Lipsku, jak Ralf Hasenheidel, jak Oliver Glasner, jak Marco Rose, Adi Hitter, Jesse Marsz. To są wszystkie takie postaci, które można wrzucić właśnie do tego worka, czyli uczniów Ralfa Rangnika. Albo mieli z nim do czynienia bezpośrednio, albo pośrednio. Natomiast generalnie Pili właśnie z tego źródła. I to jest właśnie cały paradoks Ralfa Rangnika, że on nie do końca przez wszystkich traktowany w niemieckiej piłce jest serio. Zarzuca mu się, na przykład, że nie ma zbyt wielu trofeów, natomiast z drugiej strony ci jego zwolennicy mogą zauważyć, że Bundesliga stała się właśnie taką rangnik ligą. Pojawiło się nawet takie powiedzenie odnośnie do tej bardzo dużej liczby e trenerów, którzy mają jakieś związki z RB. Ja jakiś czas temu w ramach cyklu The Legends miałem okazję rozmawiać z Markusem Babelem i on sprawiał wrażenie takiego człowieka troszkę rozżalonego, że on jako postać znacząca w reprezentacji Niemiec przez wiele lat w Bayernie Monachium czy w Liverpoolu ma tak duży problem, żeby znaleźć pracę właśnie w niemieckiej Bundeslize i że musi tułać się. Po innych rozgrywkach typu Australia i Markus Babel zwrócił uwagę na to, że w pewnym momencie ten trend może się odwrócić. To znaczy, że będzie mniej tak zwanych laptop, laptop coaches, jakichś Julianów, na Nagelsmanów, a może pojawią się właśnie takie postaci jak Markus Babel czy, czy Stefan Effenberg. Zdaniem Babela najpierw musiałby przyjść ktoś, kto odniósłby sukces. Natomiast dzisiaj, patrząc właśnie na te niemieckie kluby, to jednak każdy stara się właśnie znaleźć kogoś spod, tego, spod tej marki RB. A jeżeli chodzi o samo spojrzenie na futbol, bo Ralfa Rangnika Przygotowałem tutaj kilka cytatów z kilku wywiadów właśnie z Ralfem Ranglikiem, które być może poszerzą Wam jakoś spojrzenie na tego niemieckiego, czy to dyrektora, czy menedżera, czy trenera, jakkolwiek chcielibyśmy go nazywać. For 442. Kiedy pierwszy raz rozmawiałem z panem Mateszicem, czyli z najważniejszą postacią oczywiście w RB, zanim trafiłem do Red Bull'a, zapytał, co bym zmienił, gdybym dostał tę pracę. Odpowiedziałem: wszystko. Zarówno Salzburg, jak i Lipsk miały dość stare składy. Średnia wieku w Salzburgu wynosiła 29 lat, w Lipsku 28. Powiedziałem, że wolałbym postawić na piłkarzy, którzy podpiszą z nami swój pierwszy albo drugi kontrakt w karierze, bo wtedy ich motywacja będzie inna. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w kontekście Manchesteru United. Czy tutaj troszkę Ralf Rangnick nagnie te swoje zasady i mimo wszystko będzie ściągał większą liczbę piłkarzy gotowych? No bo tu jest miejsce dla Rafaela Varana, tu jest miejsce dla Cristiano Ronaldo, czy jednak będzie starał się myśleć, bardziej o przyszłości, o takich piłkarzach w stylu Jadona Sancho, czy, czy Daniela Jamesa generalnie mam na myśli młodych zawodników, którzy mogliby przyjść na Old Trafford, tam się rozwinąć i wskoczyć na najwyższy poziom. Natomiast jeśli chodzi o te jego poprzednie miejsca pracy, on mówi tak, mamy w zwyczaju, tutaj oczywiście w kontekście Lipska, nazywanie siebie Oxfordem, Cambridge, Harvardem lub Yale Footballu. Chcemy zaoferować piłkarzom najlepszy możliwy sztab szkoleniowy i otoczenie, żeby mogli się rozwijać. Tego można spodziewać się po Ralfie Rangniku, czyli naprawdę sporych zmian w strukturze Manchester United, przynajmniej ja ja tak podejrzewam że będzie chciał sporo pozmieniać właśnie w samej strukturze tego klubu i tutaj od razu cytat z 2018 roku odnośnie do Lipska będą bardzo duże zmiany w skautingu personalne i strukturalne chcemy znać każdego piłkarza na świecie nieważne czy w Chinach Indiach czy gdzie indziej tak patrzy na piłkę Ralf Rangnick on oczywiście jako człowiek RB może pochwalić się bardzo wieloma ciekawymi transferami. Są większe nazwiska jak u są mniejsze jak Willy Orban, ale to też postaci niezwykle przydatne właśnie w RB. Natomiast zdarzały się też takie historie w karierze Ralfa Rangnika, kiedy sam miał do siebie pewne wyrzuty, że jakiegoś piłkarza nie udało się ściągnąć. I tutaj cytat z 442. W którymś momencie kariery każdy menedżer na świecie mówi nie piłkarzowi, który potem wyrasta na topowego zawodnika. W moim przypadku takim piłkarzem był Jamie Vardy, który dokładnie w tym oknie transferowym trafił do Leicester. Zdarza się, każdy czasem się pomyli, nawet ktoś taki właśnie jak Ralf Ragnik, natomiast ciekaw jestem faktycznie, jak będzie wyglądała ta jego polityka transferowa w Manchester United, kiedy będzie właśnie konsultantem. Czy on tak za wszelką cenę będzie starał się trzymać własnego zdania i yy, czy będzie nalegał yy, właśnie, żeby ci działacze Manchesteru ściągali młodych zawodników, czy jednak czasami, kiedy pojawi się taka opcja ściągnięcia środkowego obrońcy gotowego jak Waranczy, czy w ogóle takiego zawodnika jak Cristiano Ronaldo, to przyznam, no rzeczywiście, jesteśmy na takim Poziomie zdecydowanie, zdecydowanie wyżej niż RB Lipsk czy Hoffenheim. Tutaj wymagania są zupełnie inne, że on się na to zgodzi. I jeszcze kilka ciekawych spostrzeżeń Ralfa Rangnika ogólnie na temat futbolu, bo wywiady z tym człowiekiem są naprawdę niezwykle inspirujące. Sam starałem się o taką rozmowę kilkanaście tygodni temu do cyklu The Legends, natomiast wtedy Ralf Rangnik niestety na taki wywiad nie był chętny, może kiedyś to się nie zmieni. W El Pais w październiku 2020 roku Ralf Rangnik opowiedział kilka bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład taką. Dwa lata temu zrobiliśmy analizę klubów, które awansowały do ćwierćfinału w Ligi Mistrzów. 80% z 200 zawodników w wieku 17 lat grało wyłącznie w dorosłym futbolu. Oznacza to, że talent pierwszej klasy nie powinien w wieku 17 lat grać w kategorii U19. Jeżeli nie możesz pozwolić mu na rywalizację z dorosłymi piłkarzami w twoim klubie, wypożycz go do innego klubu w pierwszej lub drugiej lidze. Na tym polega tajemnica sukcesu Salzburga. W Portugalii jest tak samo. Rezerwy mogą grać na drugim poziomie rozgrywkowym i dlatego Port to Sporting czy Benfica produkują tyle talentów na najwyższym poziomie. Rangnikowi generalnie zależy na tym, żeby budować klub od tych najwyższych pięter aż do samego dołu, aż do Parteru, i z pewnością tak też będzie w Manchesterze United i z pewnością za godni, kilka, kilkanaście czy za kilka miesięcy, będzie znał każdego juniora czy trampkarza w tym klubie i prawdopodobnie będzie w stanie oszacować jego potencjał. Oczywiście ja wypowiadam się na temat Rangnika w takim optymistycznym tonie, w płęcie dowiecie się mniej więcej jakie mam spojrzenie na tego trenera, natomiast też pojawią się pewne ale, tak uprzedzając fakty. Natomiast wracając do tego bardzo ciekawego wywiadu w Pais, kolejna wypowiedź. Liczba wielkich talentów, które mieliśmy do dyspozycji w latach 60., 70., 80. czy nawet 90. była dużo większa niż teraz. W Lipsku szukaliśmy piłkarzy na poziomie reprezentacyjnym w kategoriach U14, U15 i U16. Ich liczba oczywiście się zmniejszyła. Jasne, że mamy w Niemczech Hawerca, Wernera, Kimisia czy Goreckę. Nie obawiam się też aż tak o to, co wydarzy się w najbliższych pięciu latach. Ale potem, jeżeli spojrzysz na piłkarzy urodzonych pomiędzy 2001 a 2005 rokiem, uważam, że będziemy mieli problemy. Hiszpania i Francja to natomiast kraje, które mają olbrzymią liczbę młodych, zdolnych zawodników. Z czego wynikają te problemy Ralfa Rangnika? Jeżeli chodzi o futbol w Niemczech. Przede wszystkim z tego, że brakuje tak zwanych, jakby to powiedział Lukas Podolski, strasenkikerów, czyli piłkarzy ulicznych. I w taki sposób diagnozuje to właśnie Ralf Rangnick. W Niemczech nie ma już piłki ulicznej. Dla nabiego Kejty, Mane, Mbappé, Firmino czy Neymara jedynym sposobem, żeby zarobić na życie, była piłka nożna. A w Niemczech nie mamy już tylu chłopców, którzy traktują futbol jako najlepszy sposób na zrobienie kariery zawodowej. To oznacza, że kluby muszą poważnie zastanowić się, jak zastąpić futbol uliczny. Młodzi będą potrzebowali większej ilości czasu na trening. Z pewnością, Ralf Rangnick będzie chciał też nadzorować treningi w Manchesterze United prawdopodobnie na każdym polu na każdym piętrze tego futbolu młodzieżowego piłka niemiecka znacząco zmieniła się w ostatnich kilkunastu albo nawet dwudziestu kilku latach Rangnick zwracał uwagę że na początku XXI wieku niemiecki trener kojarzył się przede wszystkim z tym, że oczekiwał od piłkarzy takiej prawdziwej walki, gryzienia trawy, natomiast niekoniecznie jakichś innowacji taktycznych teraz to się zmieniło i teraz takich trenerów jest zdecydowanie więcej, jak Klopp jak Tuchel, jak Nagelsmann, jak nawet sam Rangnik i czego można spodziewać się po rangniku, jeżeli chodzi o samoprowadzenie dorosłej drużyny Manchesteru United. Bo jeżeli chodzi o budowanie samego klubu, prawdopodobnie to nastąpi po tym, jak on pozna tę ekipę, kiedy będzie mógł ją prowadzić po prostu jako trener czy menedżer. Natomiast później będzie ten klub zmieniał. Ale w jaki sposób może rangnik chcieć wpłynąć właśnie na zespół Manchesteru United? Rangnik chodzi za architekta Gegen Pressingu. Tutaj najistotniejsze jest to, żeby piłkę odbierać po 8 sekundach, a w ciągu 10 sekund po odbiorze piłki ekipa. Ma oddawać strzał. Rangnikowi generalnie zależy na tym, żeby te przejścia z defensywy do ofensywy odbywały się w sposób bardzo płynny i przede wszystkim bardzo szybki. Z tym przede wszystkim kojarzy się rangnik. Nie z tym, żeby jego ekipa miała takie jałowe posiadanie piłki, które nie przekłada się na nic konkretnego, tylko przede wszystkim na tym, żeby to był futbol taki bardzo wertykalny, futbol w pionie. I pod tym względem ranking jest bardzo wymagający. Kevin Campbell. Przyznał, że nigdy nie spotkał człowieka tak szalonego na punkcie piłki jak Rangnik. Peter Gulacz i Bramka przyznał, że nie miał okazji trenować z trenerem, właśnie bardziej wymagającym. On jest wymagający do tego stopnia, że piłkarze podczas treningu, taka propos tych sekund, o których wspominałem, słyszą nawet tykanie zegara, żeby wyrobili w sobie taki nawyk, by faktycznie tę piłkę odbierać błyskawicznie, a później błyskawicznie właśnie przechodzić do ataku. Ralf Rangnik może też uchodzić poniekąd za takie przeciwieństwo Ole Gunnar Solskiera, który z czym nam się kojarzył? Przede wszystkim z tym, że potrafi wprowadzić fajną atmosferę, że dobrze dogaduje się z piłkarzami, że ci piłkarze go szanują przede wszystkim jako człowieka, bardziej jako człowieka niż jako trenera. Natomiast oczywiście schyłek jego pracy był, jaki był, i nie wiem, czy w tym momencie jest sens do tego wracać. Rangnik to ma być innowacja. Rangnik to ma być takie błyskawiczne wprowadzenie jego pomysłu na futbol. Rangnik to przede wszystkim ma być. Pressing. i nawet Jürgen Klopp, prowadząc Borusję Dortmund, choć może nie może, choć może nie uchodzi za takiego bezpośredniego ucznia tak bliskiego rangnikowi jak chociażby Thomas Tuchel, zawsze zwraca uwagę na to, że rangnik stanowił dla niego inspirację. I nawet kiedy Jürgen Klopp prowadził Borussię Dortmund i rywalizował z Hoffenheim, właśnie prowadzonym przez Ralfa Rangnika, zwraca uwagę na to, że to jest właśnie taki prototyp ekipy, na jakiej samemu Klopowi zależy. On sam mówił, że Hoffenheim, właśnie Ralfa Rangnika, powinno być wyznacznikiem. Dla Borus Dortmund. I taki powinien być w tym momencie także Manchester United. Czyli błyskawiczny doskok po stracie, a także bardzo szybka gra. Oczywiście naturalnie pojawia się takie pytanie, co będzie z Cristiano Ronaldo, ponieważ rangnik nigdy nie pracował z tak gigantyczną gwiazdą. Pracował z piłkarzami, którzy później stawali się gwiazdami, ale i tak żaden z tych piłkarzy nie wskoczył na aż tak wielki poziom jak w przypadku Cristiano Ronaldo. I teraz pojawia się takie pytanie i moja wątpliwość odnośnie do pana Ralfa. Czy on będzie w stanie dogadać się z Cristiano Ronaldo? Czy będzie w stanie z nim nawiązać taką bliską relację? Czy będzie w stanie namówić Cristiano Ronaldo do pressingu? Tutaj mam naprawdę dużą wątpliwość i, i czy nie będą pojawiały się jakieś zgrzyty właśnie na linii Cristiano Ronaldo Ralf Rangnick? Ciekaw jestem też, czy nie będą pojawiały się jakieś zgrzyty na linii Ralf Rangnick, działaczem Manchester United, ponieważ Rangnick z drugiej strony uchodzi także za, za postać, która w taki mocny, stanowczy sposób broni swoich poglądów, za bardzo mocną przede wszystkim osobowość, a nawet niekiedy konfliktową. Tutaj jest na pewno taki znak zapytania, czy takie historie nie będą zdarzały się na Old Trafford, dlatego też nie można z takim pełnym przekonaniem w 100% powiedzieć, że Rangnick tak na 100% sprawdzi się w Manchester United. Mogą pojawiać się oczywiście jakieś zgrzyty i właśnie patrząc na zespół United, przede wszystkim jestem ciekaw jego relacji z Cristiano Ronaldo. W Lipsku Ralf Rangnick starał się też wpłynąć na taką codzienność piłkarzy. Potrafił pozmieniać układ stołów w jadalni, zakazać... Yy korzystania z telefonów komórkowych, chociażby w ośrodku treningowym. Nakazał piłkarzom oczywiście naukę języka angielskiego, czy to języka niemieckiego, żeby piłkarze byli się w stanie spokojnie komunikować, a jeżeli pojawiały się jakieś kary w RB, to korzystał z takiego koła fortuny. Piłkarze po prostu kręcili i z tego wynikało to, jakie później musieli płacić kary. Pewnie pojawi się teraz takie pytanie, dlaczego ten, skoro ten Rangnik jest takim architektem, takim innowatorem, tak inspirującą postacią, nie sięgnął ostatnio po niego nikt mocniejszy niż na przykład Lokomotiv. O Rangniku mówiło się ostatnio w kontekście FC Barcelony. Taka karta pojawiała się w trakcie wyborów prezydenckich, kiedy zwracano uwagę właśnie na to, że w tym momencie trendsetterami są Niemcy i jeżeli Barcelona ma iść z duchem czasu, to powinna zatrudnić albo niemieckiego szkoleniowca, o co oczywiście jest trudno, albo jakiegoś niemieckiego dyrektora, czyli właśnie przykładowo Ralfa Rangnika. To jest takie nazwisko, które na, na tej giełdzie się pojawiało, natomiast jeśli chodzi o angielskie kluby, o Ralfie Rangniku także można było usłyszeć i w kontekście Chelsea przed zatrudnieniem Tomasa Tuchela i w kontekście Arsenalu i Evertonu w 2012 roku, także w kontekście West Bromu, mówiło się o Ralfie Rangniku także w przypadku Bayernu Monachium, gdzieś mniej więcej w okolicach zwalniania Niko Kowacza, a także w kontekście reprezentacji Niemiec. I tutaj ciekawostka jest taka, że rangnik przekonuje, że selekcjoner jakiejkolwiek reprezentacji. Wiecie, do kogo nawiązuje, powinien być takim kanclerzem, takim reprezentantem po prostu futbolu właśnie w danym kraju. Trenerem, który powinien odpowiadać za taką codzienną pracę właśnie w federacji, wtedy, kiedy jest selekcjonerem, spotykać się z trenerami, poznawać różne kluby, żeby generalnie skupiał się na futbolu globalnie w całym kraju, a nie tylko na swojej reprezentacji, to tak w nawiązaniu do, do różnych selekcjonerów no Oczywiście mówiło się o nim także w kontekście Milanu. To był chyba taki najgłośniejszy temat. Od razu pojawiła się taka kontra ze strony wielu reprezentantów Milanu. Między innymi Paolo Maldini sugerował, że Rangnick powinien nauczyć się szacunku. Fabio Capello twierdził, że Rangnick generalnie robi mało ważne rzeczy. Zlatan Ibrahimović przekonywał, że go nie zna. Pojawiały się też między innymi takie wiadomości, w zasadzie takie sugestie, że Ralf Rangnick w Milanie może przejąć takie stanowisko, którego de facto w tym klubie nie ma. No bo wiadomo, że gdyby Rangnick przejął Milan, to, to właśnie po to, żeby ten klub budować, żeby stać się taką postacią wpływową właśnie na wielu szczeblach. I kiedy kilka lat temu Ralf Rangnick dostał takie pytanie właśnie o Manchester United, to jest bardzo ciekawa odpowiedź, przyznał, że od razu sam zadałby inne pytanie. Czy ja mogę być kimś, kto będzie w stanie mieć wpływ na Różne departamenty w klubie, żeby wpływać na rozwój klubu globalnie, nie tylko na zespół. To było pytanie w kontekście Manchester United zadane kilka lat temu właśnie Ralfowi Rangnikowi. Tak więc można powiedzieć, że tutaj wracamy do punktu wyjścia i że w tym momencie, skoro Rangnik dogadał się z działaczami Manchester United, to jako menedżer, a później konsultant będzie chciał właśnie wpływać na cały klub. Kluczem, jeśli chodzi o Manchester United, wydaje się być słowo tożsamość, to znaczy Rangnik powinien nadać tej ekipie tożsamość, sprawić, żeby Manchester United kojarzył się. Z jakimś konkretnym stylem, bo w takim tonie wypowiadał się także Niemiec przez praktycznie całą swoją karierę, że topowi szkoleniowcy kojarzą się z jakimś konkretnym stylem. Z jakim kojarzy się Olegu Solskjaer? Pewnie kibice Manchester United mogą poszukać odpowiedzi. Natomiast o tym, że Manchester United jest trudny do rozszyfrowania, ale w takim być może nawet negatywnym tego słowa znaczeniu, świadczyły niedawne słowa Kevina de Bruyne, który opowiadał belgijskim dziennikarzom o tym, że Manchester City przygotowuje się do starcia ze swoimi rywalami dzień przed przed meczem, przygotowując właśnie taki trening pod kątem rywala. Przed starciem z Manchesterem United taki trening potrwał 10 minut, ponieważ Pep Guardiola powiedział, że nie ma pojęcia jak ten Manchester United zagra. Może to być plus, natomiast podejrzewam, że jednak katalońskiemu menedżerowi The Citizens chodziło o to, że, że ta ekipa właśnie nie ma takiej tożsamości. W przypadku Ralfa Rangnika prawdopodobnie będziemy wiedzieli, czego można się spodziewać właśnie po tym Manchesterze United i to jest kluczowe. Oczywiście bardzo ważne będzie też to, że trenerzy jak Carrick czy McKenna będą mogli uczyć się od człowieka, który uchodzi za wzór dla Kloppa, dla Tuchela, dla Nagelsmana, że może dla nich stanowić właśnie takie źródło inspiracji i to też pokazuje, że Manchester United poniekąd chce tę swoją robotę teraz rozpocząć od zera, czyli właśnie od przebudowania wielu departamentów klubu, być może od y Jakiejś zmiany w futbolu młodzieżowym. Jeśli chodzi o dorosły zespół, to o tym już wspomniałem. O tym świadczy po prostu zatrudnienie Ralfa Rangnika, że Manchester United szuka w tym momencie, oczywiście, trenera szuka, tak czy inaczej, bo za chwilkę się będzie zgłaszał po Mauricio Pochettino, Natomiast w tym momencie przede wszystkim zależało im na tym, żeby pozyskać twórcę projektu, a niekoniecznie trenera. Jeżeli powypadały im właśnie różne opcje, jak Mauricio Pochettino, oczywiście mówiło się o Ernesto Valverde, czy, czy wielu innych szkoleniowcach, to być może jakieś szukanie półśrodków, czy jakieś zastosowanie. Wstępców, takich ludzi, którzy mogliby wejść na chwilkę i po prostu sprawić, że ekipa dobrze by wyglądała w pięciu następnych meczach, a później w sumie dalej nie wiadomo byłoby, o co czerwonym diabłom chodzi. Raczej nie miałoby to sensu. Postawienie na Ralfa Rangnika prawdopodobnie świadczy o tym, że Manchester United za dwa lata, jeżeli nikt rangnikowi nie odbierze kompetencji, a rangnik swoją drogą kieruje się taką zasadą 3K, czyli kapitał, koncept a także kompetencje. Jeżeli nikt nie odbierze mu kompetencji, jeżeli nie skłóci się z ważnymi osobami na Old Trafford, to możemy zakładać, że za dwa, 3, 4, może 5 lat Manchester United po prostu będzie wyglądał inaczej. Jeżeli faktycznie Niemiec będzie funkcjonował w tym klubie zdecydowanie dłużej, a może dłużej będzie chciał popracować jako trener. Być może zacznie go to też kręcić. To jest postać tak niejednoznaczna, tak też kontrowersyjna, że można spodziewać się, że za chwilkę po prostu sam zmieni zdanie i że to, jak będzie prowadził ekipę Manchester United, każe działaczom myśleć, że warto go zostawić po prostu na stanowisku menedżera, który odpowiada za zespół, a później ewentualnie za przyszłość Klubu. Trudno to w tym momencie zakładać. Możemy jedynie zgadywać, natomiast fakt, że działacze postawili na tego człowieka świadczy o takiej bardzo dużej chęci zmiany i uważam, że w tym momencie Manchester United staje się jednym z najbardziej interesujących projektów po prostu w Europie. Kogokolwiek przejąłby Ralf Rangnick, Czy byłaby to Barcelona, czy byłby to właśnie Milan, czy jest to Manchester United. Możemy mówić o projekcie który warto śledzić, bo prawdopodobnie będzie się w tym klubie naprawdę dużo działo i na co dzień, i w dłuższej perspektywie. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się z tego materiału właśnie na temat Ralfa Rangnika. To jest taka postać, o której tak naprawdę można mówić godzinami. Już tutaj nie chciałem wracać do początków jego kariery trenerskiej, bo o tym pewnie sporo się naczytaliście, tylko chciałem pokazać jego spojrzenie na futbol od nieco innej strony. I cóż i czekam po prostu na wasze komentarze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Życzę miłego dnia i do następnego razu.